miasto, moją miejscowość. Uznaliśmy, że to jest świetny rynek. Kiedy stanę w swoim własnym fitness klubie i kiedy przyjmę pierwszych klientów? Jak długo trwa ten proces? Tak, to znaczy, jeżeli dzisiaj byśmy ustalili, że faktycznie pan jako osoba nadaje się do prowadzenia klubu, prawdopodobnie, albo duże prawdopodobieństwo jest takie, że powiemy, że nie jesteśmy w stanie na tą chwilę zagwarantować, że tam otworzymy klub, ponieważ franchisobiorca otrzymuje propozycję konkretnej lokalizacji. Jeżeli nie mamy lokalizacji wynegocjowanej w danym miejscu, w danej miejscowości, umowy franczyzowe nie podpisujemy. Więc nie chcemy wiązać się z potencjalnym franczyzobiorcą, jeżeli nie mamy dla niego lokalizacji. I robimy to tylko wtedy, kiedy... No tak, jak lokalizacja jest? Lokalizacja jest, ona się nadaje, ona jest filtrowana, sprawdzona, jest konkurencja, zbadany rynek i wiemy, że faktycznie ta lokalizacja się nadaje. Stawka czynszu się nadaje, przystosowanie, tak naprawdę lokal musi być wykończony na odpowiednim poziomie, specyfikacja wykończenia lokalu dołączona do umowy i potrzebujemy minimum 4 miesiące na otwarcie klubu, czyli prace adaptacyjne w większości czasu są prowadzone około od 6 do 8 tygodni, oczywiście po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, jeżeli są takie wymagane. Prowadzona jest przedsprzedaż. Przedsprzedaż karnetów zaczyna się od 3 miesięcy przed otwarciem klubu. Jak ona wygląda w praktyce? Jakie to są działania? Odpalana jest strona internetowa, wszystkie social media i cały marketing, czyli centralny marketing już uruchamia proces reklamowania klubu. A jak wygląda pomoc w doborze załogi? Bo czasami mamy do czynienia z osobami, które są wyrwane kompletnie z innej bajki i tak naprawdę dobór załogi bywa problematyczny. Wy pomagacie, zakładam, w rekrutacji. Jasne. Jest na to osobne szkolenie, czyli tak naprawdę szkolenie z rekrutacji składa się też z kilku części. Jest najpierw proces sprawdzania kandydatów, czyli jak sprawdzać CV, na co zwracać uwagę, jak gromadzić, gdzie ustawić, ustawić ogłoszenie na daną rolę, czy to jest trener, czy recepcja, menadżer. Spływają CV, wiemy jak je sprawdzać, jak kontaktować się z kandydatem, jak z nim rozmawiać, na co zwracać uwagę, czyli jest najpierw pierwszy taki arkusz, podstawowy arkusz kwalifikacyjny przez telefon, czyli franczyzobiorca już z naszym opiekunem franczyzowym przechodzi przez ten proces. Następnie najlepsi kandydaci są zapraszani na indywidualne już spotkanie rekrutacyjne z franczyzobiorcą, jak i z naszym opiekunem franczyzowym. Spośród kilku kandydatów wybieramy najlepszych, ci, którzy faktycznie nadają się do danej pracy albo są najlepsi. No i są oni szkoleni, tak? Czyli rekrutujemy z franczyzobiorcą, jest to opiekun, który jest przydzielony od momentu otwarcia, od tak naprawdę podpisania umowy do nie tylko otwarcia, ale i później stały kontakt po otwarciu.